Witam Was, cieszę się, że Was widzę, choć widzę Was oczami wyobraźni. Tytuł dzisiejszych rozważań brzmi Wystarczająco dobra. I to, co dzisiaj będę mówić, jest rezultatem moich przeżyć, moich rozterek, frustracji i wynikających z nich wniosków. Opowiem Wam o pułapkach, w które przez całe lata wpadałam, zanim się z nich nie wydostałam. Taki fajny rytm. Wykończyłam wieloletnią służbę, w zasadzie pracę, jako żona pastora, dokonywałam pewnego podsumowania tego okresu mojego życia. Jak wiecie, są takie chwile w życiu, gdy człowiek odczuwa głęboką potrzebę zrobienia bilansu i to był właśnie taki moment. Przy czym miałam wiele wątpliwości odnośnie do jakości, sensowności, wartości mojej służby w Kościele. Miałam świadomość błędów, świadomość niedoskonałości, świadomość kierowanej czasem, a czasem często, zbyt często, pod moim adresem krytyki. I usłyszałam wtedy takie słowa: Twoja służba nie była doskonała, ale była naprawdę dobra. W jednej chwili zrozumiałam, że coś nie musi być idealne i doskonałe, by pomimo wszystko mogło być naprawdę dobre. Dostałam też od mojej mamy w prezencie bardzo dobrą książkę o wychowaniu, serdecznie polecam. Książka Bruno Bettelheima pod tytułem Wystarczająco dobrzy rodzice. Sam tytuł kojący i uwalniający, a na pierwszych kartach tej książki autor przekonuje o tym, że uwolnić się warto z poczucia winy, że nie jest się rodzicem idealnym, bo w zupełności wystarczy, jeśli będziemy po prostu dobrymi rodzicami. Wystarczająco dobrymi rodzicami. Duże uwolnienie w podejściu do mojego macierzyństwa przyniosła mi ta książka, ale ona pomogła mi zrozumieć, że ta sama zasada odnosi się do innych sfer mojego życia i Twojego życia. Posłuchaj, Twoje życie nie musi być idealne, aby mogło być naprawdę dobre. Twoje ciało nie musi być doskonałe. Twoja rodzina nie musi być idealna. Twoje rodzicielstwo, Twoja praca. Innymi słowy, jesteś wystarczająco dobra i Twoje życie jest wystarczająco dobre, by coś sensownego stworzyć, by czerpać z niego radość, satysfakcję, by dawać innym miłość, rozsiewać dobro, by czynić ten świat choć troszkę lepszym. Oczywiście nie poprzestawajmy na tym, jakie jesteśmy, działajmy i rozwijajmy się, niemniej cieszmy się tym, co mamy, nawet jeśli jest to nieidealne. Chcę teraz zwrócić uwagę na dwa powszechne, tak sobie myślę, problemy, które nas osłabiają i obciążają. Dlatego chcę je nazwać i twierdzę, że powinnyśmy je zneutralizować. Otóż dwa problemy, którymi sobie strzelamy w stopę, to perfekcjonizm i porównywanie się. Perfekcjonizm, jak doskonale wiecie, to przesadne, podkreślam przesadne, dążenie do doskonałości. Wiele kobiet boryka się z nim w jednej albo wielu dziedzinach życia. Perfekcjonizm ma swoje źródła w dzieciństwie, kiedy dziecko nie czuje się wystarczająco kochane i bezwarunkowo akceptowane. Kiedy to, co robi, jakie jest, nie zadowala rodziców lub innych mu bliskich osób. Kiedy stale jest porównywane z innymi, kiedy jest nadmiernie krytykowane, takie dziecko czuje, że musi przeskoczyć samo siebie, by zapracować sobie na miłość, uznanie, pochwałę, podziw. I teraz odpowiedzieć chcę na pytanie, dlaczego perfekcjonizm warto zneutralizować? Mówiąc najprościej, ponieważ perfekcjonizm zatruwa nam życie i wbrew temu, co chcemy uzyskać, a więc perfekcja, doskonałość, perfekcjonizm uniemożliwia nam rozkwit. Powoduje permanentne napięcie, bo według tego wewnętrznego głosu musimy działać na maks swoich możliwości, by do tej wysoko, oczywiście w naszej głowie, zawieszonej poprzeczki doskoczyć. Ale przeważnie nie dajemy rady. Ideał jest przecież nieosiągalny, co z kolei rodzi frustrację, brak zadowolenia z siebie, brak poczucia satysfakcji i zwykłej radości z tego, jakie jesteśmy i co robimy. Perfekcjonizm można na szczęście ujarzmić. Powiem więcej, perfekcjonizm należy ujarzmić. Przemówić sobie samej do rozsądku. W skrajnych przypadkach warto skonsultować się z psychoterapeutą. Trzeba w końcu zbuntować się wewnętrznie przeciwko temu głosowi. Powiedzieć sobie, nie obchodzi mnie to. Daję sobie prawo do błędów. Daję sobie prawo do niedoskonałości. Kto powiedział, że ja i mój świat musimy być perfekt, skoro świat nigdy nie jest perfekt?
Niech okna będą brudne. Będę niedoskonała i świat się nie zawali. Będę nieperfekcyjna. Nie chcę być perfekcyjna jak perfekcyjna pani domu. Perfekcja jest nienaturalna. Ale za to będę szczęśliwsza. Perfekcjonizmowi można poświęcić cały wykład, cały odcinek. Może tak kiedyś zrobię, ale teraz na tym poprzestanę. Drugi powszechny ciężar, jaki dźwigamy, to porównywanie się. Bezustannie, tak trochę automatycznie i nawykowo porównujemy się z innymi, zwłaszcza tymi wielkimi i wspaniałymi. I przy takich wielkich i wspaniałych przeważnie wypadamy blado. Ich poprzeczka jest zawieszona tak wysoko, że nie jesteśmy w stanie do niej doskoczyć. Czujemy się przytłoczone i zniechęcone. Czujemy się mierne, nieszczególne, nieistotne, nic nieznaczące, nic niemogące. A ja chcę Ci powiedzieć, że dla każdego człowieka Stwórca poprzeczkę zawiesił na innym poziomie. To tylko w systemie kształcenia i korporacyjnym wyścigu szczurów wszyscy musimy skakać tak samo wysoko. A w rzeczywistości każdy z nas ma swoje własne 100%. Ale o tym nieco później. Gdy tak porównujemy się z innymi, zwłaszcza tymi wielkimi i wspaniałymi, wpadamy w pułapkę, ponieważ skupiamy się na naszych brakach i niedoskonałościach. Na tym, czego nie możemy, nie potrafimy, zamiast patrzeć na to, co możemy. Przestajemy koncentrować się na potencjale, który w nas drzemie. Przestajemy myśleć kategoriami mogę, a zaczynamy myśleć kategoriami nic nie mogę. Cóż za oszustwo. Cóż za genialne unieszkodliwienie naszego potencjału. Warto, naprawdę warto przynajmniej czasem spojrzeć na siebie i na swoje życie bez soczewki, porównywania się z innymi. A jeśli już naprawdę musisz porównywać się, to konstruktywnie. Nie porównuj się, inspiruj się, jak to powiedziała żona pastora, pani psycholog Małgorzata Facciolo. Nie porównuj się, inspiruj się, albo inaczej to powiem. Porównuj się, by się zainspirować i zmotywować, a nie po to, by się zdołować. Ponadto mam dla Ciebie dobrą radę. Koncentruj się przede wszystkim na tym, co masz, na tym, co potrafisz, na potencjale i na możliwościach, które posiadasz, bo zawsze jakieś możliwości posiadasz, nawet jeśli skromne. Patrz na swoje mocne strony, bo takie z pewnością masz. Lubię ilustrację o szklance w połowie napełnionej wodą. Wyobraźmy sobie szklankę, która idealnie w połowie jest napełniona wodą. I teraz pytanie, czy szklanka jest do połowy pełna, czy od połowy pusta? Otóż i to jest prawdą. I to jest faktem. Ale Ty możesz koncentrować się na tym, że jest w połowie pełna i cieszyć się tym faktem, lub koncentrować się na tym, że jest w połowie pusta i w związku z tym marudzić i narzekać. W zależności od tego, na czym się koncentrujesz, tak się czujesz. Kolejny rym dzisiaj. Twoja percepcja, sposób w jaki postrzegasz i interpretujesz rzeczywistość dookoła Ciebie ma ogromne znaczenie. Czyni zasadniczą różnicę. Możesz cieszyć się wodą w szklance lub smucić z powodu jej niedostatku. Analogicznie możesz cieszyć się tym, co masz, możliwościami, jakie masz, nawet jeśli skromnymi, od czegoś przecież trzeba zacząć. Lub możesz zamartwiać się i frustrować się tym, czego Ci brakuje. Wybór naprawdę należy do Ciebie. Teraz chcę podzielić się z Wami pięknym, wzruszającym opisem domu życia rodzinnego, wypowiedzianym przez osobę już dzisiaj dorosłą. Chodzi o wspomnienia mojego męża z dzieciństwa. Powiedział mi kiedyś tak, cytuję. Moja mama nigdy nie pomagała mi w lekcjach, bo nie umiała. Nigdy nie bawiła się ze mną, bo była zapracowana. Nigdy nie kupowała mi zabawek, nie zabierała na wakacje, bo byliśmy biedni. Nigdy nawet nie umiała mi sensownie doradzić co do mojego zawodu, ale pamiętam, że dzięki niej mój rodzinny dom był dla mnie oazą bezpieczeństwa. Tam zawsze mogłem się schronić. Mama kochała nas i była całym moim światem. Wow! Wzruszające, prawda? I to jest przykład wystarczająco dobrego domu. Wystarczająco dobrej rodziny, mamy, choć jak słyszałyście, bardzo niedoskonałego i pełnego braków. Ale przecież są rzeczy ważne i ważniejsze. Są rzeczy fundamentalne i drugorzędne.
umeblowane mieszkanie jest oczywiście drugorzędne wobec miłości i obecności rodzica. Luksusowe wakacje lub gadżety są drugorzędne wobec na przykład poczucia bezpieczeństwa, które dzieciom możemy i powinniśmy stworzyć. Zatem nie garć tym, co masz. Nawet gdy jest tego mało i jest to bardzo skromne, nigdy nie garć małymi krokami, drobnymi gestami, które codziennie możesz wykonać, bo one czynią wielką różnicę. I kiedy gardzisz tym, co masz, tym, co możesz, to być może marnujesz ten jeden talent, który dał ci Stwórca. W nowotestamentowej przypowieści o talentach czytamy, że każdy sługa dostał od swojego pana talenty. Ileś talentów. Jeden sługa otrzymał 5 talentów, inny sługa 2, ostatni otrzymał tylko 1 talent. Pan wyjechał, a w tym czasie sługa z 5 talentami pomnożył powierzony mu kapitał. Natomiast sługa z 1 talentem, powodowany strachem, ukrył, zakopał ten 1 talent. Problemem dla pana, który po jakimś czasie powrócił i rozliczył swoje sługi z wykonanego zadania, nie było to, że ten z 1 talentem miał tylko 1 talent, lecz to, że go zakopał. Nie używał, nie rozwinął, nie pomnożył. A więc wyzwaniem jest nie to, ile masz, ale to, co robisz z tym, co masz. Nawet jeśli masz dużo mniej możliwości i darów od innych ludzi, twoją osobistą odpowiedzialnością, pamiętaj o tym, jest ten dar, ten talent, który posiadasz. Mała liczba talentów i możliwości nie może być usprawiedliwieniem i wymówką przed nic nie robieniem. Czasem myślimy w następujący sposób: skoro nie jestem taka obdarowana, zdolna, taka bogata, wpływowa jak ona, to zaniecham działań, starań, aktywności. My oczywiście rzadko w taki sposób mówimy, natomiast bardzo często tak się czujemy, podłamane, zniechęcone. Uważam, że takie podejście jest równie niedorzeczne jak myślenie typu: skoro nie stać mnie na wakacje w Nowej Zelandii, to nigdzie nie jadę na wakacje. Uznałybyśmy takie myślenie za głupie, prawda? I słusznie. Ale to właśnie dzieje się z nami, gdy porównujemy się z innymi i zamiast inspirować się, rozwijać się i działać, nic nie robimy. Koniec końców nie chodzi przecież o to, by wypaść super na tle znajomych czy krewnych, prawda? Chodzi raczej o to, by dobrze, sensownie przeżyć swoje życie, nawet gdybyśmy żyli na bezludnej wyspie, chyba zgodzicie się ze mną. Chodzi o mnie, o ciebie, o twoje życie, by było ono dla ciebie zadowalające, nawet wówczas, gdy nikogo wokół ciebie nie ma. Wtedy, gdy innym, na przykład twoje życie, wyda się dziwne lub marne, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Zadziwia mnie przy okazji fenomen szczęśliwych ludzi gdzieś na krańcach świata, gdzieś nie wiadomo gdzie. Z dala od wielkich miast, wielkich pieniędzy, wielkich spraw, którzy są zwyczajnie szczęśliwi, radośni, spokojni. Mam rację? Życie to nie igrzyska olimpijskie, nie dajmy się zwariować. Choć w sumie wydaje mi się, że w szkołach nasze dzieci uczymy czegoś zgoła odmiennego, ale to jest inny temat. Na koniec kluczowe myśli, które chciałabym powtórzyć. Otóż po pierwsze, nie musisz być idealna, bądź niedoskonała, nieperfekcyjna, ale dobra, wystarczająco dobra. Druga zasada. Porównuj się, ale tylko po to, by się zainspirować i zmotywować, a nie po to, by się zdołować. To jest tak przy okazji fajny rym do zapamiętania. Trzecia zasada. Wyzwaniem jest nie to, ile masz, ale to, co robisz z tym, co masz. I kolejna w związku z tym zasada. Nie garć tym, co masz. Nawet wtedy, gdy jest to bardzo skromne. Pomnażaj swój dar. I pamiętaj, że mała liczba talentów i możliwości nie może być usprawiedliwieniem i wymówką przed nic nierobieniem. Aha. I niech twoja szklanka będzie zawsze w połowie pełna. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w drugiej części wystarczająco dobrej. Jeśli uznajesz moje rozkminy za pożyteczne i zachęcające, to wracaj tu, a z pewnością pomoże ci w tym subskrypcja. Dziękuję bardzo.